pachnie włoskim jedzeniem, włoską kuchnią, także zajrzymy do środka. Co to takiego? Focaccia to jest, powiedzmy, chleb powszedni. Praktycznie w całej Italii, prawie we wszystkich regionach, łączy, powiedzmy, całą ludność, która je chleb w swoich regionach w zupełnie innej formie. To znaczy, każdy region ma swój chleb. Na północy jest to taki chleb, który my byśmy mogli określić jako bułka. Im bardziej idziemy na południe, ten chleb się zmienia. W Toskanii to jest chleb bez soli. Im bardziej na południe, ten chleb znowu się zmienia. Czy to w Rzymie, czy na samym południu, w Puli na przykład, jest ten chleb słony wtedy. W latach już w XIII-XIV wieku pierwszy raz słyszymy o nazwie focaccia. Focaccia od łaciny mówi nam, że coś było upieczone na ogniu. Fuoco to jest ogień i stąd pochodzi ta nazwa. Oczywiście focaccia w zależności od regionu może być różna. U nas w Toskanii nazywamy ją nawet schiacciata, czyli nawet nie nazywamy ją focaccia, tylko coś schiacciato, spłaszczonego, coś spłaszczonego. No, może być cieniutka i sucha, może być taka pulchna i wypieczona. Ta forma to jest właśnie... Rukola wystawa. Rukola wystawa. To jest właśnie focaccia ripiena albo farcita, co oznacza, że ona jest nafaszerowana. Oczywiście według uznania możemy sobie tam dać wszystko. Ta focaccia właśnie trafiła też do Cieszyna, czyli taką właśnie tradycyjną włoską będzie można skosztować, zjeść, spróbować tutaj w Cieszynie. Pokażecie mi, jak taką focaccię przygotować, zrobić od podstaw? Oczywiście, oczywiście pokażemy i to naprawdę jest oryginalna focaccia, naturalna, pieczona na miejscu. To ja już może też się poczęstuję. I co, idziemy do kuchni. Za chwilę dowiemy się, jak przygotować oryginalną włoską focaccię. Pierwszy etap. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od nogi. I co dalej? Mąka? Drożdże? Tak, oczywiście. Jajko. Mogą być suche, mogą być piwne. I to trzeba wszystko dobrze wymieszać. My tutaj mamy taką profesjonalną maszynę do mieszania. Tak, oczywiście. Ale w warunkach domowych, no to też jak najbardziej. Mano. Przepis bardzo podobny, jeżeli chodzi o pizzę i focaccię, ale jest jedna zasadnicza różnica. Tak, przepis jest prawie taki sam, tylko wyrośnięcie tego ciasta wymaga dłuższego czasu, jeśli chodzi o focaccię. I oczywiście pieczenie w piecu też jest w innej temperaturze. Pizzę pieczemy w wysokiej temperaturze i szybko, natomiast focaccię pieczemy wolniej w niższej temperaturze. Na razie wyrabiamy to ciasto. No jak się ma taką maszynę profesjonalną, to idzie to szybko i sprawnie. W domu to tak trochę czasu trzeba poświęcić, co? Tak. Korzystając z okazji, że mamy chwilę czasu, aż nam wyrośnie ciasto na focaccie, może pokazalibyście, jak się robi taką typową pizzę włoską. No więc już mamy ciasto przygotowane. Marcello teraz przygotowuje kulki na pizzę, tak, powiedzmy na razie dwa przykłady i teraz pokażę, jak te kulki trzeba przygotować. O, jest to taki specjalny ruch, kiedy to ciasto musi być wyrabiane w jednym kierunku. Oczywiście te pizze
mają wiele, wiele smaków, prawda? Oczywiście na cieście, na pizzę, mogą być owoce morza, mogą być... To co lubi po prostu. To, co, tak, to co kto lubi, ale na pewno nie będzie kurczak. No. Nie? Nie podaje się pizzy z kurczak. No. To co, to tylko w Polsce taka pizza? Profanacja. I ananas. No. Zapamiętajcie. We Włoszech kurczak nigdy się nie łączy. Żadne mięso nie łączy się z pizzą, tylko wędliny, szynka, może to być salami, może to być cokolwiek, ale nigdy kurczak. No i bez, jak to się nazywa po polsku, kukurydzy. Kukurydza jest niedozwolona. To jest tak zwana profanacja. Oczywiście tu nie będzie kukurydzy, nie będzie kurczaka, nie będzie ananasa, no to w takim razie co dalej, bo mamy już te trzy kuleczki, które sobie tu leżakują. Mistrzu, co dalej? Pronto. Pomodoro. ...99% Włochów je pizzę margherity klasyczną. Mamy te wszystkie dodatki, które tam chcieliśmy i teraz do piekarnika. ...300 stopni, nawet 320 i wystarczą 2,5 minuty, 3 minuty. Olio? Dużo oliwy, co? Ma salsa, molto. A mistrz co lubi? Dużo rukoli? No, margherita basta. Czyli klasyczna margarita. I co, wyszło idealnie? Tak. No dobrze. Jaki kolejny etap? Co teraz? Trzeba przesunąć się. Lavorare. Teraz co, to trzeba... Wypracować, okej. Okay. Czyli to też w domu, myślę, proste zadanie. Śmiało każdy może taką focaccię sobie zrobić. Myślę, że tak. Wystarczy trochę praktyki, podejrzeć jak mistrz przygotowuje, rozciąga to ciasto. Oczywiście teraz jest taka technika, żeby powietrze do tego weszło, do tego ciasta. Najpierw go rozciąga, tak. Teraz go będzie składać. To ma być takie cienkie czy grube? Jeżeli ta focaccia ma być faszerowana, czyli ripiena o farcita, jak to Włosi nazywają, to musi być troszeczkę wyższa, żeby można ją było przekroić. Natomiast jeżeli focaccia w sumie jest klasyczna, czyli tylko z solą morską, oczywiście gruboziarnistą albo z rozmarynem. Ktoś może dać jakieś pomidorki na górę, oliwki. W Toskanii na przykład dają winogrona, w szczególności jak jest okres wędemni. No to wtedy ona może być troszeczkę cieńsza. Co dalej? Jaki kolejny etap? Bo ja widzę, że to ciasto już trafiło teraz do foremki, tak? Cosa importante è di... Come si dice? Fare dei buchi con le dita, no? Tak jak mówiłam przedtem, wyrabia to ciasto, żeby nabrało
powietrza i palcami tworzy takie dziurki w różnych miejscach. I teraz uwaga, tak jak mówiliśmy wcześniej, focaccię pieczemy w niższej temperaturze, nie? Czyli 180 stopni najwyżej. 50 minut. Przez 50 minut. Oczywiście mniej więcej. Kacia trafiła do piekarnika. Piekarnika nawet na 160 stopni na sam początek, ale za chwilę tą temperaturę będziemy podwyższać. W każdym razie musimy obserwować, czy się dobrze zarumieni. Oczywiście jeszcze troszeczkę za wcześnie. Wrócimy tutaj za chwilę, jak ona już będzie troszeczkę podrumieniona. Ciasto gotowe. Robimy teraz kanapki. Teraz można sobie nadziać czym tam chcemy. Możemy jakiś serek, możemy pesto bazyliowe czy jakieś. Nie wiadomo, te kanapki mogą być wege, mogą być z tuńczykiem, mogą być ze szpinakiem, mogą być z szyneczką. Sami robimy sobie oczywiście według przepisów włoskiego ciasto. No i sami będziemy też komponować, co klient sobie życzy. Czy w takiej formie, czy zagrzewanej w grillu, to już będzie zależało od tego, czym sobie życzy.